przegrywacie w meczu Pucharu Polski. Przez długi czas wydawało się, że jest to taki mecz na remis i wręcz, można powiedzieć, pachniało dogrywką. No tak, tak. W pierwszej połowie cofnęliśmy się, oddaliśmy pole rywalowi i czekaliśmy na odbiór piłki i skorzystać z kontrataku. Uważam, że bardzo dużo tych odbiorów było w pierwszej połowie w środkowej strefie, ale niestety nie wykorzystaliśmy tego, żeby skutecznie strzelić na bramkę chociaż, bo gdzieś wychodziliśmy i w zalążku te kontrataki się gdzieś kończyły. A w drugiej połowie podobnie to wyglądało. Oczywiście po stracie bramki musieliśmy się coraz to mocniej otwierać i mieliśmy swoją bardzo dobrą okazję. Jakieś tam dwie jeszcze pojedyncze, troszkę gorsze też były, więc na pewno mogliśmy doprowadzić do wyrównania. Pod koniec już wiadomo, ta gra była trochę rwana i na pewno szkoda, bo przyjechaliśmy tu z jednym celem, jaki był awans, ale wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudne spotkanie, bo Jagiellonia jest też w wysokiej formie. Spotkanie trudne, a czy to było spotkanie dla Ciebie wyjątkowe, bo wyszedłeś od pierwszej minuty z opaską kapitana? No oczywiście, był to dla mnie debiut jako kapitan, na pewno duży zaszczyt dla mnie, bo w tak dużym klubie wyjść z opaską, więc na pewno z tego faktu się cieszę i czuję dumę, ale z wyniku oczywiście nie. Rozumiem, że teraz chwila odpoczynku, chwila oddechu, wyciągamy wnioski i już się myślimy o sobotnim meczu. No tak, bo wiadomo, że za chwilę znowu gramy w Grodzisku i teraz kluczowa będzie regeneracja. Wiadomo, czeka nas daleka podróż, więc trzeba zrobić wszystko, żeby jak najlepiej przygotować się na sobotni mecz i kontynuować naszą pasę ligową.